Produkcją w programie określany jest proces kompletacji składników, które wchodzą w skład danego produktu. Aby przeprowadzić kompletację z poziomu menu Handel – Zasoby, dodajemy nową kartę ewidencyjną. Wpisujemy kod Zestaw Kwiat. Naszym numerem katalogowym będzie ZS0002. Wybieramy grupę zestawy. Typ – towar złożony. Ponieważ kompletować można jedynie te towary i usługi, które na formularzu mają zadeklarowany typ złożony. Po zmianie typu na złożony pojawia się nowa zakładka pionowa Receptury. Następnie na pozycji cennika ustawiamy stawkę VAT dla sprzedaży i zakupu na 23%, wypełniamy pole z nazwą towaru, zestaw kwiatów róża. Z rozwijanej listy wybieramy kategorię sprzedaży, sprzedaż produkcji. Jednostka podstawowa to sztuka. Ceny zakupu i sprzedaży nie uzupełniamy. Pozostawiamy zaproponowany sposób wyliczenia cen sprzedaży pobrany z konfiguracji po to, by w chwili wyprodukowania zestawu program wyliczył ceny sprzedaży w zależności od kosztu. Przechodzimy na zakładkę receptury. Na tej zakładce należy zdefiniować recepturę dla stworzonego produktu w oparciu o posiadane w magazynie składniki. Za pomocą ikony plusa otwieramy formularz receptury. Uzupełniamy kod, ilość, jednostkę miary, sztuka. Takie ustawienie oznacza, że podawane będą składniki potrzebne do wyprodukowania jednej sztuki produktu. Następnie wybieramy ikonę plusa. Z listy zasobów wybieramy towar, np. róża PN. Ustalamy ilość. Dodajemy towar o kodzie róża RP. Zmieniamy jego ilość i jednostkę. Zapisujemy recepturę ikoną dyskietki. Zamykamy wszystkie okna. Z menu Handel, Inne, Kompletacja, Przyjęcia produktów dodajemy nowy dokument PWP, w którym podajemy ile sztuk produktu złożonego chcemy utworzyć. Na dokumencie PWP ikoną plusa dodajemy nową pozycję, zestaw kwiatów. Zwiększamy ilość towaru do 20 sztuk. Znaczniki rezerwuj oraz pobierz decydują o tym, czy składniki mają być tylko zarezerwowane, czy od razu zdjęte z magazynu przed trwałym zapisaniem dokumentu PWP. Zapisujemy dokument na stałe. Dokument otrzymuje status RWS, co oznacza, że równocześnie powstał dokument rozchodu zdejmujący składniki z magazynu. Zamykamy okno. Z menu głównego wybieramy zakładkę Handel – Zasoby. Na liście zasobów odnajdujemy zestaw kwiatów. Produkt ten został wprowadzony do magazynu, gdzie widoczny jest w kolumnie Ilość oraz Ilość dostępna do sprzedaży. Powracamy do menu głównego. Wybieramy Handel, Inne, Kompletacja, Rozchody składników. Równocześnie na liście rozchodu składników pojawił się dokument RWS. Wybieramy ikonę lupy. Na podstawie dokumentu RWS zostały pobrane odpowiednie składniki zgodnie z określoną wcześniej recepturą.